Kto tworzył politykę Donalda Tuska względem Moskwy? Ujawniona przez Cęckiewicza i Rachonia korespondencja między KPRM a MSZ pokazuje, że Sikorski z pewnością nie grał tu pierwszych skrzypiec. Wiemy za to, że tuż przed wylotem do Moskwy w 2008 roku z delegacji Tuska został usunięty minister Grabarczyk. Jego miejsce zajął Zbigniew Rzońca. I to on na zdjęciach z wizyty zwykle stoi obok premiera. Rzońca to były funkcjonariusz SB, a w późniejszym okresie agencji wywiadu. Wiemy, że w okresie służby dla komunistycznych władz zajmował się głównie Watykanem i Europejską Wspólnotą Gospodarczą, poprzedniczką Unii Europejskiej. W momencie wylotu do Moskwy pracował w polskiej ambasadzie w Moskwie jako radca minister pełnomocny. Ale jego realna pozycja musiała być jednak znacznie wyższa, skoro zajął miejsce konstytucyjnego ministra.